na nich, o Boże błogosławieństwo na dalsze lata. Drodzy bracia i siostry, przez 40 dni przygotowywaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdziemy za Panem, abyśmy, uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i w życiu. Po poświęceniu palm utworzymy procesję, najpierw dzieci, ksiądz, a potem idą za księdzem dzieci i wyjdziemy i pójdziemy wokół kościoła. Będziemy pięknie śpiewać przy akompaniamencie gitary. Będzie grała pani organistka. A teraz podniesiemy palmy i prośmy Boga. Wszechmogący Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieków. Thank you.
naszym językiem wymownym, by umiał przyjść z pomocą zbudzonego przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza mnie umę ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijący i policzki moje rwące mi drogę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczulna obelgi. Dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Filipa. Chrystus Jezus, istniejący w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz odłożył samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym, co zewnętrzne, uznane za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza. Jeden z 12 imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i powiedział: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali paskę do spożycia? On odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski u ciebie, chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z 12 uczniami, a gdy jedli, rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Zasmuceni tym bardzo, zaczęli pytać jeden drugiego: panie Jan, panie. On zaś odpowiedział: ten, który ze mną rękę zanurza w misie, choćbym im przyszło umrzeć z tobą, nie zabrał się ciebie. Podobnie zapomnieli wszyscy uczniowie. Wtedy przyszedł Jezus do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Wziąwszy z sobą Piotra, gdy usunął z Tadeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest moja dusza, aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco dalej, kładł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie pominie ten Tobie? Lecz Jezus milczał, a najwyższy kapłan rzekł do niego: poprzysięgam cię na Boga żywego. Powiedz nam, czy ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym? Jezus mu odpowiedział: tak, ja nim jestem, ale powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: zbluźnił, na coś wam jeszcze potrzeba świadków, oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje? Oni odpowiedzieli: winien jest śmierć. Wówczas zaczęli pluć mu w twarz i bić go pięściami, a inni policzkowali go i szydzili.
Prorokuj nam, Mesjaszu, kto cię uderzył? Piotr zaś siedział na zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: i ty byłeś z Galilejczykiem, Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: nie wiem, co mówić. A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli: ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaprzeczył pod przysięgą: nie znam tego człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, zbliżyli się i rzekli do Piotra: na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza. Wtedy począł zaklinać się i przysięgać: nie znam tego człowieka. I w tej chwili kogut zawiał. Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby go zgładzić. Związawszy go, zaprowadzili, wydali w ręce namiestnika, Poncjusza Piłata. Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że go skazano, opamiętał się, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. Lecz oni odparli: co nas to obchodzi? To twoja sprawa. Rozrzuciwszy srebrniki po przybytku, oddalił się, potem poszedł i powiesił się. Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli: nie wolno kłaść do skarbca świątyni, bo są zapłatą za krew. Po odbyciu narady kupili za nie pole garncarza na grzebanie cudzoziemców. Dlatego pole to aż po dziś dzień nosi nazwę pole krwi. Wtedy wypełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz: wzięli 30 srebrników, zapłatę za tego, którego oszacowali synowie Izraela, i dali je za pole garncarza, jak mi Pan rozkazał. Jezusa zaś postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał mu pytanie: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus mu odpowiedział: tak, ja nim jestem. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piłat: nie słyszysz, jak wiele wyznają przeciw tobie? On jednak nie odpowiadał mu na żadne pytanie. Także namiestnik się bardzo zdziwił. A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: którego chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że przez zawiść go wydali. A gdy on odbywał przed sądowym, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: nie miej nic do czynienia z sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele na ciebie działało z jego powodu. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: którego z tych dwóch chcecie, żebym wam pomógł? Odpowiedzieli: Barabasza. Rzekł do nich Piłat: cóż więc panu uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: na krzyż z nim. Namiestnik odpowiedział: cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: na krzyż z nim. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego, to wasza rzecz. A cały lud zawołał: krew jego na nas dzieci nasze. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał mu przybywanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa ze sobą do pretorium i zgromadzili koło niego całą pokorę. Rozebrali go z jego szat i narzucili na niego płaszcz szkarłatny. Ukrótszy więc ciernia, włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę. Potem przyklękali przed nim i szydzili z niego, mówiąc: witaj, król żołnierzy. Przyklęknęli na niego, brali trzcinę i bili go po głowie. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego płaszcz, włożyli na niego własne jego szaty i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali innego człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jezusa. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejsce czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą.
Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie jego szaty, rzucające nie los. I siedząc tam, go pilnowali. A nad głową jego umieścili napis z podaniem jego imienia. To jest Jezus, król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przychodzili obok, przeklinali go i potrząsali głowami, mówiąc: Ty, który burzysz przy świętej krwi trzech dniach go odpróbujesz, ocal sam siebie, jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani z uczonymi w piśmie i starszymi szydząc powtarzali: Innych wybawił, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. Tak samo lżyli go i złoczyńcy, którzy byli z nim ukrzyżowani. Od godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny 9. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani. To znaczy: Boże mój, czemu się nie opuści? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: On Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł, wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem. Włożył na trzcinę i dawał mu pić. Lecz inni mówili: Poczekaj, zobaczę, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus jeszcze raz zawołał donośnym głosem i oddał. Zanosili modlitwy do Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki.